Hej, tu Karolina, a wraz ze mną kolejny foodbook. Tym razem będzie to propozycja wegetariańska, ponieważ nie mogłam się powstrzymać i zjadłam na śniadanie jajka oraz dodałam troszeczkę sera żółtego do wieczornych szparagów. Właśnie trochę Wam zdradziłam tajemnicę tego filmu. W każdym razie, tak jak zawsze, napiszcie mi u dołu, jeżeli macie jakieś konkretne pytania co do przepisów, ale staram się jak najbardziej przybliżyć Wam to, w jaki sposób przygotowałam dany posiłek, tak żebyście mogli to w miarę jakoś odtworzyć u siebie. Zapraszam do oglądania. Zakładam, że moja poranna kawa to dla Was nic nowego. W każdym razie dodaję do niej mleko sojowe, zaznaczam to tym razem. Jako, że to jest propozycja na dzień, w którym śpię nieco dłużej, więc jem takie porządniejsze śniadanie, nie jest to szybka owsianka. Mam tutaj jajko po benedyktyńsku na liściach szpinaku, do tego kromkę chleba litewskiego z twarożkiem. Na drugie śniadanie skusiłam się na mój ukochany smoothie, czyli mamy tutaj dwa banany, dużo truskawek, dużo szpinaku i dodałam już tutaj troszeczkę gruszki. To było chyba dla dwóch osób, powiedzmy. Ale niech Was nie zmyli ten piękny czerwonawy kolor, bo niestety, kiedy do akcji wszedł szpinak, efekt końcowy był z lekka mało apetyczny, ale uwierzcie mi, jest to naprawdę przepyszny i bardzo zdrowy smoothie, bez żadnego tam mleka. Na obiad dzisiaj nie za zdrowo, ale chyba czasami można się skusić na coś, co po prostu sprawia nam niesamowitą przyjemność, mimo że nie powinno zbyt często się u nas pojawiać. Czyli domowa pizza z serem, z mozzarellą, z fetą, ze szpinakiem, a potem oczywiście moja ostatnio bardzo lubiana herbata, czyli zielony Earl Grey. Ja herbatę piję non-stop, więc nie pokazuję Wam tego za każdym razem. A na kolację przyszedł czas na szparagi, na które teraz jest sezon. Szparagi z serem żółtym, pieprzem i solą. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Standardowo proszę Was bardzo grzecznie o łapki w górę, o komentarze i o subskrypcję mojego kanału. Nie zapominajmy też o moich stronach social media, czyli o Facebooku, Instagramie i o Snapchacie, gdzie możecie na bieżąco być z rzeczami, których po prostu nie publikuję na kanale. Zarówno są to sekrety mojego odżywiania, mojego talerza, jak i po prostu jakieś przemyślenia codzienne, których po prostu tutaj nie udostępniam. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!